Na samym początku chciałbym pozdrowić nowych wspierających na moim kanale, a mianowicie... oraz Kasmar. Bardzo wam dziękuję, serdecznie was pozdrawiam. A jeśli ktoś z was chciałby zrobić to samo, to klikajcie ten niebieski przycisk. Każda osoba zostanie pozdrowiona w odcinku, także myślę, że warto. A teraz zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Siemanko moi drodzy, ja jestem Terins, witam w kolejnym odcinku z serii budowli w Minecrafcie. W tej serii już mieliśmy takie budowle jak stary dom kamerzysty już dwa razy oraz dom ekipy, a dzisiaj moi drodzy mamy tym razem rezydencję kamerzysty, tą nową rezydencję, także moi drodzy zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a teraz moi drodzy lecimy do oglądania. Oczywiście też na początku powiem, że cała ta działka została, moi drodzy, zbudowana przez Norta, także wbijajcie na jego kanał, ponieważ pojawi się tam film, jak ta cała działka właśnie została zbudowana, taki timelapsik, także moi drodzy, co? Wbijamy! To mogę kliknąć? Mogę kliknąć, ale tutaj się nic nie dzieje, także moi drodzy, przejdźmy sobie na sam początek do garażu. Jest on faktycznie wielkości domu, może nie aż takiego dużego domu, jak to kamerzysta mył, ale faktycznie nie jest on na pewno mały. No i zobaczmy... ojej, no to moi drodzy, tutaj mamy pierwszy błąd, ponieważ garaż jest dwupiętrowy. Tutaj mamy akurat jedno piętro, ale dobrze, możemy to wybaczyć. Tak tutaj wygląda auto, mamy jedno auto, które się tutaj tylko jedno mieści, a w realu się mieści aż 7. Także tutaj jest pierwszy błąd, ale pomijmy sobie to, ponieważ tutaj najciekawszy jest oczywiście, moi drodzy, dom, do którego właśnie teraz zmierzamy. No i moi drodzy, zobaczcie, jak to się pięknie prezentuje, zobaczmy sobie ten dom z góry. Tutaj widzę, że już ktoś na nas czeka, kamerzysta na nas czeka, on ma takiego skina, takiego samego jak ja skina, zobaczcie na to. Ale dobrze, moi drodzy, zobaczmy sobie, jak ten dom wygląda z góry, od boku, bo naprawdę bardzo ładny. Wow, jaka tutaj jest wielka przestrzeń w ogóle. Naprawdę, moi drodzy, super to wygląda, zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda w środku. Naprawdę robi ten dom wrażenie, naprawdę, moi drodzy. Dobrze. Także, moi drodzy, wejdźmy sobie tutaj. No i co? Kamerzysta nas wpuści? Wpuści nas. Oczywiście, moi drodzy. I tutaj przejdźmy sobie najpierw tutaj. I to jest oczywiście taka garderoba, taki przedsionek, coś tego typu. Dobrze. Tutaj co mamy? Tutaj mamy kolejnego ludzika. I to jest najprawdopodobniej kuchnia. Aczkolwiek, moi drodzy, nie wiem. Ja się mogę zawsze mylić, ponieważ ja... ten dom dopiero został kilka dni temu właśnie wprowadzony na kanał kamerzysty, więc tak samo ja nawet nie wiem, co tutaj jest. Ale dobrze, wejdźmy sobie tutaj. Co mamy tutaj, moi drodzy? Tutaj mamy od razu wyjście z domu, naprawdę? Okej. Dobrze, a tutaj? Tutaj jest tak jakby taras. Fajnie, dobrze. To lećmy dalej. Czyli tutaj już mamy to wyjście ogarnięte. I teraz możemy sobie polecieć... schodami, a pójdźmy sobie tędy. Nie wiem, czy te schody gdzie indziej prowadzą. Nie, to prowadzą tak samo. I wejdźmy sobie tutaj. Okej, okay. Tutaj mamy ten pokój. I właśnie nawet nie wiem, kogo jest to pokój, ponieważ oni jeszcze nawet nie powiedzieli, nie wybrali tych pokoi. Także, moi drodzy, naprawdę fajnie jest to zrobione. Jest tutaj, mamy właśnie z której strony jest to jeziorko. Zaraz zobaczymy, to czy to jeziorko zostało zrobione. Ale widzę, że tutaj jest naprawdę fajnie zrobiony ten balkon. A tutaj jest, jak się nie mylę, albo garderoba, albo łazienka. I tutaj, moi drodzy, jest łazienka. Mamy tutaj umywalkę, mamy tutaj kibelek, mamy tutaj prysznic. Także naprawdę jest to bardzo fajnie zrobione. Teraz co, moi drodzy, tutaj mamy? To jest kominek. Tak, to jest kominek, tutaj mamy obraz i tutaj pewnie będzie garderoba. Oczywiście, to jest garderoba, tutaj mamy wieszaczek na ubrania. Tutaj kolejny, bardzo ładnie zrobione. Okej, moi drodzy, wejdźmy sobie, no, wejdź, o, dobrze, przejdźmy sobie teraz tutaj do kolejnego pokoju, wybieramy może ten, okej, wejdźmy sobie tutaj i to jest pokój, ten mały pokój, dobrze, tutaj nie mamy balkonu, tutaj mamy tylko wielką szybę, też fajnie zrobione, to jest chyba też kominek, o ile się nie mylę, ale chyba tak, okej, tu są te głośniki, dobrze. Teraz sobie przejdźmy do tego. I tutaj mamy... co tutaj mamy? To jest... tutaj nie pamiętam, co było, ale coś... ale pewnie wy będziecie wiedzieli, ponieważ wy pewnie bardziej się znacie na takich rzeczach niż ja, ponieważ ja się nie przyglądałem tak bardzo do tego pokoju, do tego całego domu kamerzysty. Tutaj mamy tak samo garderobę, czyli to jest pewnie jakiś pokój, albo ewentualnie łazienka, ale to jest raczej pokój. Tak, to jest łóżko, to jest pokój, moi drodzy. Dobrze, przejdźmy sobie teraz tutaj i co mamy tutaj?
Tutaj mamy kibelek, oczywiście tutaj jest prysznic, kibelek, szafeczka, umywalka. Dobrze. Fajnie. Tutaj co mamy? Tak, tutaj jest ten największy pokój, co Dredziasty go chciał. Tak jest, to jest ten. Tutaj mamy właśnie tą... jak to się nazywa? Szafa? Nie. To była garderoba. Tutaj co mamy? Tutaj mamy ten wielki, moi drodzy, balkon. Oczywiście nam się rozpadało niestety i się zrobiło ciemno. Tutaj mogę wyjść? Tutaj mogę wyjść. Dobrze. Czy ja się w ogóle nie zgubię w tym domu? Czy ja wszystko pokażę? Nie wiem, moi drodzy, zobaczymy. Przejdźmy sobie teraz tutaj. Wyjdź. Okej. I co mamy, moi drodzy, tutaj? Gdzie jeszcze nie byliśmy? Tutaj jest najprawdopodobniej... Tam jest to przejście do tamtego pokoju. Jak tam przejść? Jak tam przejść? To chyba tędy będziemy musieli przejść. Tak, to będziemy musieli tędy przejść. I tutaj mamy to przejście. Dobra, góra już cała pokazana. Teraz, moi drodzy, sobie przejdźmy na dół do salonu. To jest, moi drodzy, salon. Jest ten wielki telewizor. Tutaj jest stół, kanapa. Także, moi drodzy, naprawdę fajnie jest to zrobione. Co mamy tutaj dalej, gdzie jeszcze nie byliśmy? Jeszcze nie byliśmy, no właśnie. O, to jest pytanie, czy tutaj byliśmy? Tutaj nie byliśmy, to jest... Co to jest? Co to jest, moi drodzy? Nie mam pojęcia, co to jest. Przejdźmy sobie dalej. Czy byliśmy tutaj? Tak samo nie wiem, co to jest. Tutaj jest niezagospodarowana przestrzeń, więc nie wiem, co tutaj w ogóle jest planowane, żeby było. Pewnie to są te pomieszczenia, których właśnie kamerzysta nie pokazał, więc po prostu Nord, jako twórca domu, nie wiedział, co tutaj w ogóle wstawić. Ale dobrze. Czy tutaj wszystko zobaczyliśmy? Tak, to było już zobaczone. No i powiem wam, moi drodzy, że chyba tutaj już wszystko jest zrobione. Chyba wszystko zobaczyliśmy. Aczkolwiek jeszcze zobaczę, czy oby na pewno. A więc dobrze, moi drodzy, obycięliśmy cały dom, zostawcie tej łapeczkę w górę, wbijajcie do Norta, ponieważ on właśnie to wykonał, no i u niego zobaczycie, jak właśnie to w ogóle powstawało oraz będziecie mieli link do pobrania właśnie tej oto mapy, także wbijajcie do niego, no i widzimy się już w kolejnych odcinkach, do następnego filmu, cześć!